Do kin trafiło właśnie nowe superbohaterskie widowisko MCU. Jak wypada film Ant-Man i Osa Kwantomania? Czy Marvel złapał właśnie lekką zadyszkę, a może to otwarcie piątej fazy, na jakie wszyscy czekaliśmy? Oto nasze wrażenia z sensu. So, Trzecia odsłona serii o Antmenie jest Stow, na przykładzie której najlepiej widać, że cykl o mrówczym Herosie cierpi na brak wprawnego reżysera. To projekt, przy którym odsunięty od pierwszej części serii Edgar Wright miałby ogromne pole do popisu. Twórca pokroju Peytona Reeda, czyli reżysera wszystkich dotychczasowych odsłon, jedynie zahacza o pełnię potencjału kwantomanii. Z tego powodu zamknięcie trylogii Antmena jawi się przede wszystkim jako film przesadnie bezpieczny. Od kolejny marvelowy rutyniarz skazany na ten sam schemat i ten sam ton narracyjny. Pewną różnicę stanowi jedynie Kang, naczelny złoczyńca opowieści, którego Marvel skrupulatnie przekształca w nowego superwilana na miarę Thanosa. Choć obsadzony w tej roli Jonathan Majors wybija się przed szereg pod względem scenicznym, to sposób w jaki traktuje go fabuła pozostawia już wiele do życzenia. Kang, zdobywca w interpretacji aktora, to bohater, przy którym scenariuszowe żarty schodzą na bok. Wzbudza on postrach niczym Darth Vader, a w zasięgu supermocy mógłby równać się z samym Doktorem Manhattanem. Co jednak z samą fabułą? Wprawdzie przygodowy vibe Kwantomani potrafi zachwycić wartką akcją i kosmicznymi dziwactwami, ale koniec końców okazuje się on pretekstowy i pozorny. Największą wadą trzeciego antmana jest zatem to, że film na każdym kroku przypomina nam, że jest jedynie wprowadzeniem do czegoś, co dopiero nadejdzie. Idąc tym tokiem myślenia, możecie darować sobie wizytę w kinie i poczekać na premierę w Disney Plus. Kto wie, może Marvel wyciągnie z tego nawet jakąś lekcję.